Siemano, siemano, Kevin LeBron is here and Kevin LeBron is there. Zaraz tam idę. Zaraz tam wjeżdżam. Zaraz tam wjeżdżam do niego, nie? Tak w ogóle to siema, witamy w kolejnym odcinku. Od razu mu mówię, ile kalorii jem dziennie. Na dzień dobry. Ty, ale jakbyś mu brzuch pokazał, że schudłeś? Pokażę. Zaraz nie będę gadał. Po czesku trochę, po angielsku, wiesz. No jesteśmy, gdzie jesteśmy? Na targach FIFA jesteśmy. Gdzie mamy? Na zobacz, dyrektor. Dobre. Dyrektor to myślał, że coś do jedzenia chyba jest, bo pierwszy stoi. No ile bilet kosztuje? Ty? Cztery młodemu czampionowi. Dyrektor mu. Dyrektorowi w samochodzie fotel musiałem ustawiać pół godziny. Szkoda, że nie mogliśmy nadawać samochodu, bo tam były dobre akcje dzisiaj. Słyszysz, jak Misia mówi, jak się na ciebie wpływi? Misia? No. A, nie mogę, bo to za zbyt duża cenzura. Ale jakby jakby ocenzurować te niecenzuralne słowa? Trzeba było tylko było pik, ale i mówi, nigdy nie schudniesz. Zaraz idę do prawdziwego Kevina LeBrona. Coś na czole. Co mam? Mam coś na czole? Pokaż. O no, już dostał jakiś motyw. Nie, no bo okulary miałem, nie? Odgniótł się ten ryj. Może ci Misia obije. Ty, no ale faktycznie, żebyś się przy tym LeBronem nie rozbierał. Mogę się rozebrać, mogę pokazać formę. Od razu wieś, bez Kevin LeBron is here. Już głodny jesteś? Co? Już głodny jesteś? No co ja rano zjadłem? To jest tekst standardowy. Co ja rano zjadłem? Nic. Nic. LeBron będzie starszy ode mnie gdzieś z dycha, nie? Ile Kevin może mieć? Nie, jest po 50. Ja kiedyś klasówkę w szkole, w technikum, klasówkę podpisałem Dominik LeBron. No wiesz, to Muscle & Fitness, te stare gazety, człowieku katowałem w domu, wiesz. Mój ulubiony kulturysta, nie? Kurde, żebym umiał trochę po angielsku gadać, to bym coś z nim zagadał, ale tak... No to musisz, pod odcinek to musisz. Ja po angielsku to ja mogę powiedzieć, wiesz, hej, Marlboro, ewentualnie LM. How are you, my friend? Nice to meet you. Ja powiem on my fans on YouTube channel. I always nie, tell, tak. Look, always tell, słyszysz? Always tell, Kevin LeBron is here. Look this, i koszulkę zdaję. A tam melasa. Nie, melasy już takie nie ma. Mr. LeBron, ale fajnie powiem wam, fajnie koło takiego, stanąć koło idola, nie? Stanąć koło idola, pyknąć zdjęcie, fajnie. On tam był wszędzie, w tych latach 90., w tych latach 2000. Ta kulturystyka, no to on tworzył tą kulturystykę zawodową między innymi, nie? Ja mam, nieważne. Wchodzę, wjeżdżam. Dobra, gdzie jest Mr. LeBron? Chodź, ja zagadam. Tutaj jest, patrz. Siema. Siema. Przyjdziemy później może, bo gada, nie? Ty sam zagadaj. How are you, tam jest. Hello, Kevin. Hey man, how are you? Hello. On my YouTube channel, I always tell my fans Kevin LeBron is here. Yeah. Understand? Gotcha. Zróbcie mi zdjęcie szybko. Oh. I'm your biggest fan. Thank you, man. Już robię ci zdjęcie. Thank you very much. Good luck. How are you, sir? Yeah, okay. We meet a couple years before, but that time I remember your face, your eyes. Stronger. Yes. In stronger competition. In LeBron passing in time. Yeah, I remember you. But I was 30 kilo more. Yes. You feel better now. More flexibility, yeah. More speed. Better sleep. Yes. Much better. You know, no sweating. Fajnie sobie zrobić zdjęcie z idolem, nie? Different food. Yeah. And much different training in gym. Yeah. Me too, man. I feel better like this, you know? Yeah. It's better. Good to see you, man. Alright. Misia! Fajne zdjęcie. Żebyś tam się nie podniecała za bardzo tym zdjęciem, bo będę musiał cię... Jasne? To się okaże, jak wyjdziemy. Który taki LeBron jest lepszy? Ten prawdziwy taki, czy ten podrabiany? Co? Tam jest taki profesjonalny LeBron, amerykański tak. Witać, cześć! Znajomy, jak to się stoi. Bo dzięki Abusowi zrobiliśmy sobie fotkę z Kevinem LeBronem, bo też Kevin nas śleduje. I też możemy chusteczkę zrobić? Tak, super. Co nam zrobi? Super, ale fajnie, chcieliśmy was spotkać. Pisaliśmy wczoraj na ciebie na Instagramie. Pisywałem? Nie, ale to nic. Super, gdzie jest kolega tutaj? No. Daj mi rękę, mój skarbie. Moja fiteska. Najładniejsza. To jest. Najpiękniejsza kobieta na świecie, moja Misia. Ty, ale ja widziałem, że tam się oglądał za taką czarną. Przychodzi. Naprawdę.
Ja jestem szczery po prostu. A jak ja nawet nie wiedziałem, że tu są jakieś dziewczyny. A ja ci coś powiem, a on nie lubi czarnych. On nie lubi czarnych. Ty Abu sobie tak na scenę w samych gaciach w paterach, tam kurwa. Nie, ale Abu sobie musiał dowiedzieć, co jedli na śniadanie. Nie, ale tak. Co pili. Jak się dostawił, się dostawił. Sam by przedstawił, ile zjadł. I czy brzuch ma mniejszy. I na koniec wszyscy biorą. Ja się na tym nie znam totalnie. Tak, no ja się też nie znam, ale który najlepiej zbudowany. Okej, sprawą zrobić schodzimy ze... Trzeci, od lewej. Powiem ci, myślałem, że większe te targi będą, chyba że nie jest jakieś mega duże. Chyba, że w sobotę tu się działo coś, nie? A gdzie jest nasz ziemniaczek? On gdzieś tam coś je pewnie, gdzieś tam coś zjadł. Ale ja też bym to zjadł, wam powiem szczerze. A? Idziemy gdzieś coś zjeść, to na pewno na pewno jest jakiś bufet tutaj albo coś w tym stylu. No i dobrze, może być fit. Ja obojętnie co muszę zjeść, bo ja upadnę, nie? Abu, dawaj, dołącz do mnie. Co? Dołącz do mnie. Mi by się to przydało, wiesz, żeby tu by szybko melasę, to byś tu szybko zgubił, nie? Dawaj. Każdy jeden miesiąc gdzieś pracuje. Ja tu nic nie jedzę. Dlaczego? Nie, no to wszystko w tych panierkach. Nie, no co ty, ja proszę, proszę ugasić kamerę. Nie, ja na dwa miesiące czysto jem, no to po co mam się łamać teraz tu, nie? Jemy czy tak, bo ja mi się w głowie kręci już. Kacze dzioby w miodzie. Ten taki fodo chicken kła kła kła, kur. Dominik wziął sobie sam talerz i sam sobie nakłada jedzenie. Ale to chyba, to chyba pod nagrywki. Bo zwykle to ja to robię. O, halo. No gdzie wy? Przy jedzeniu jesteśmy. Że dużo kartofli jest, przychodź. Przychodź. Ryba jest, ty, nie zauważyłem, a jest ryba, to jest dobrze. Ale powiem wam szczerze, nie? Jakbym się rozpędził tu w te żeberka i w te schabowe, w to wszystko, to nie wiem, bym zjadł całą taką miskę bym zjadł tego, nie? Ale dwa miechy, nie zjadłem nic chusteczkowego, nie? Nie, no trzeba to zjeść, no trzeba się posilić. Zobaczcie, jakie misia ma łapy, bez trenowania, bez niczego, od stania przy garach. Dobra. Poczekaj. Ojej. Jak zawodowa fitnesska. Co dziś było? No tak, ja miałem tak i wiesz, i było fajnie, a nagle kurwa się czułem taki... A potem to w ogóle był kurwa katastrofa. Ja wychodziłem i w głowie tak, kurwa. Myślę, że powinieneś pozostać. No. Jeden czasami dwa. Lebronem w swoim wydaniu. Czyli natural. Właśnie jesteśmy świadkami, gdzie jest zamęczany Piotr Piechowiak pytaniami, co brać, gdzie brać, co jeść, gdzie jeść, z kim jeść i w jakiej ilości jeść. Czyli kolejny kulturysta, którego dopadł pan Dominik Abuka. Ale jeszcze na ej, chwila, ja Piotrowi zadaję dwa pytania przez pół godziny. No i codziennie 25 na rok. Czarysty Krzysiek też męczy. Jeździsz codziennie? Ale ja nic nie będę prezentował, bo jestem do góry. Kapeć. Ale no to, ale co się śmiesz? No 6 kilo słupem, bęben mam w miarę, nie? Ale ja się śmieję, mnie pytasz codziennie, jak wygląda. Cały czas, a to o kogo mam pytać? Gajowego mam się pytać? Gdzie no się ja cię widzę codziennie. Ty mnie wspierasz tylko w moich tych dietach, przemianach. Nie gotuję. Ja. I kamerzysta, no. Dobre słowo mi dzisiaj powiedział. No, że jest różnica, no nie? Od tego czasu, co trening nagrywaliśmy, bo trening MMA mój nagrywaliśmy 2 miesiące temu, no to jest różnica, jest spora chyba, nie? Młody. Tak jest. Ja rano jak wstaję, to jestem pościutki. Nie. No i powiem ci szczerze, no 2 miesiące ja nie jadłem nic chusteczkowego, nie nic smażonego, nic słodyczy, zero, jakiegoś ciasta. Nie ma takich rzeczy w ogóle. Czysta micha cały czas, czysta micha i zobaczymy, jakie będą efekty. Że na razie jadę, wiesz, na razie jadę na suchara, no to wiesz, na sucho, to ciężko to idzie. A pierwsze 3 miesiące, moim zdaniem, czy tam pół roku takiej przemiany, to jest poznanie swojego organizmu, testowanie jedzenia, tego co jesz, jak jesz, o której godzinie, wiesz. To nie jest tak obszów, wcale wiesz, jak każdy myśli, no nie, że wiesz, będziesz sobie jadł mniej, to będziesz, wiesz, trzeba to umiejętnie łączyć wszystko, te posiłki, tłuszcze, białka, węgle. Wiesz, ryżu to ja sobie nagotuję rano, mam na cały dzień, bo sobie tylko będą zgrzewane, nie? Bo to jest proste. Kartofel gotowany też dobry jest, nie? Tak ci siak, no to nie ma różnicy co to jest. Wiesz, różnica jest taka, że masz 50 gram ryżu, to jest garstka, a objętościowo 200 gram ziemniaków, to jest... Węglowodany, bo ja nie wiem, czy ja mam rację, czy Konrad ma rację, no nie? No to lepiej zjeść na przykład tam węglowodanów z kartofli, czy z ryżu, czy na przykład z cukierków. Nie, to w ogóle odpada, tam jest, i teraz widzisz, i teraz ci powiem, o co chodzi. Dokładnie, tylko tak, ryż, makaron, kasza, płatki, to są węglowodany złożone. Cukierki to jest sam cukier, czyli węglowodany proste, po których ci wywala insulinę tak, że jest po prostu koniec. A to są węglowodany, które się fajnie przyswajają, a po cukierkach jest po prostu skok, czujesz się fajnie, zajebiście, ale to jest sam cukier. No tak,
tylko że wiesz, no kiedyś z Konradem tam gadaliśmy, to Konrad mówi, że obojętnie jakie węgle, liczysz kalorie. Ja sobie liczyłem kalorie, ja tak schudłem, no to był mój sposób, ja już nikogo do tego nie namawiam. Ja sobie po prostu liczyłem zapotrzebowanie jakie mam, trzymałem, trenowałem sporty walki i leciała mi waga. Do tej pory. Leciała ci wagę, bo nie jadłeś tyle co kiedyś też. Widziałeś jak on był wycięty tam na 100, ile? 7? Co ja miałem z Krzyśkiem walkę, to wtedy miałeś ten, nie? To wtedy miałem. To wtedy tak fajnie. Fajnie, że niektórzy kulturyści wyglądał, nie? Znaczy to... No. Ale wiesz, jak 140 i był taki kochon, to się wyciosał pięknie, no kurde. Ja szczerze powiem ci, jak on mówił, że będzie to zrzucał wszystko tego, ja mówię... Ty, no powiem szczerze, mówię, zrzuci to wszystko, woda zejdzie, będzie ważył 90 kg, nie będzie go. Ja myślałem, że on zniknie, nie? Ty, ja patrzę, on koszulkę zdejmuje, a tu... Krata, ty, mówię, a pierdziele, jaki gość. Ty. No ale widzisz, ale gdzieś tam cały czas jesteś aktywny, tak? Nie, trzymasz dietę, jesteś aktywny. Ale tak, wiesz, no... źle powiedział, to nie jest tak, że... Byś mnie źle zrozumiał, że na przykład ja codziennie jem 100 gram cukierków. Tylko jak mam ochotę zjeść cukierki, to zamiast ryżu sobie wliczam cukierki i też mam węglowodany. Wiem o co chodzi. Wiesz co mi chodzi. No, tak, ja tak. Nie jestem kulturystą, tak jakby, że muszę to ściśle trzymać. Ale trzymasz kalorie po prostu na jednym poziomie i jak zjesz zamiast pół worka ryżu... Ale wiesz, teraz dwa treningi dziennie, no to kardio ma niezłe, nie? Metabolizm jest tak nakręcony, że co by nie zjedł, to i tak będzie wyglądał dobrze, kurwa. No pewnie. Krzysztof, po ścianach się nie pisze. To nie? Marcie. Sportowcy? Sportowcy? Ale długopis bym ci dał. Sportowcy? Elegancko. Gdzie nie znajdziemy poznanego? No muszę wszystko robić, no. Właśnie. A teraz muszę przejść. Jesteście w tym Google Box. Tak jest. Czy będziecie mogli pozdrowić naszą grupę? Wiesz co, przyjacielu, bardzo bym chciał, ale nie będę mógł. Ewentualnie spróbuję. Kogo mam pozdrowić? Ale kogo mam pozdrowić? Jaką drużynę? Raciborki OCE. Dawaj z dzieciakami zdjęcie zrobimy. Tak przypomnij jest. Mi, żebyśmy w programie powiedzieli, no, że pozdrawiam. Ale na pewno na YouTubie was pozdrowimy. To na pewno. Nie wiem, czy w telewizji się uda. Bo w telewizji będziemy się starać w telewizji was pozdrowić, ale na pewno pozdrowimy was na kanale. Zresztą nie, no kanał to mamy teraz. To już teraz na kanale was pozdrawiamy. Raciborki. Wszystkich Raciborków, a przyjacielu. Na YouTubie, strong ekipa. Wszystko machasz, będziesz na odcinku, pomachaj. Raciborki OC. Postaram się w Google Boxie, ale nie obiecuję. Rzut bokiem. Dawaj na pastelę. Ile dajesz i wychodzę? Tysiaka. Za tysiaka? Za tysiaka. Dobra, dwa. Dobra, bym się normalnie bym wyszedł, najwyżej by mnie wyprosili. Tak. Na wadze mnie nie ma, jak się interesujecie tym, co ja tam robię, no to na wadze mnie nie ma 6 kilo, nie? 109 kilo ważę. 109, no. Dokładnie, jak się z nim barowałem na tych zapasach, to jakbym słup, ze słupem takim, wiesz. Rozumiem, no nie mogę mu nic, nie zapalaj się, tak? Nic nie mogą mu zrobić. Napiszą ci, mówią, bo ty tak na jednym filmiku dajesz ludziom dużo do głowy, a na drugim już pierdolę, ja już to słuchaj, wiesz co, ja to się... Nie interesujcie się tym, bardzo dużo ludzi cię obserwuje i wiesz, bierzesz cię przykład, to nie jest na to lat. Słuchaj, ja coś ci powiem. Wiesz jak jest tam z tym wszystkim? Jesteś na topie, nie? Wygrasz 100 walk w ringu, nie? Przegrasz 101 i wiesz, ci wszyscy, nie powiem kto, będą pamiętać tylko tą jedną przegraną. No i jak to tradycja nastała przed państwem, czerstwy Krzysiek. Tak, ostatnio nie było, bo odcinek był kręcony miesiąc wcześniej, ale są dwa suchary. Jaki jest szczyt pijaństwa? Kurde, wiedziałem. Ty. Nie wiem. Upić ślimaka tak, żeby do domu nie trafił. Ja. Dobre. Drugi szczyt. To dwa suchary. Dawaj kwacha jakiegoś. Dobra, szczyt techniki. Nie wiem. Żreć trociny, srać deskami. No bo jak? Proszę Państwa, tam jest człowiek, jest zamęczany ten, co był. Daj mu spokój, już chodź. Chodź, już cię dosyć mają. Chodź. Jeszcze. Trzeba będzie knebel taki mieć i wkładać. Tak, idę. Do ryja. Do ryja. Odcinek się włącza, wyjmujesz, włączasz. No zobacz, to idzie zdenerwowany. No oglądał się kulturysta, teraz by zachodził. No. Ja to się dziwię w ogóle, że ciebie to tu na plakacie nie ma. Właśnie, może kiedyś będę. Ty tu powinieneś być i ten.
na pierwszym miejscu. I mówić, dzisiaj mi się nie chce. Nie. Ty powinieneś być i prezentować suchość brzuszną. Albo ten, poradę udzielać tam przy tym, przy wejściu. Tak, kącik taki psychologiczno-życiowy. Tak, życiowy, tak. Może otworzy jakiś gabinet. Nie wiem, że tak, porady psychologiczne, porady żywieniowe. A no i oczywiście miałbyś gości specjalnie, co chwila przychodził jakiś kulturysta i byś się go pytał, czy centymetr to jest dużo, mało. Zabijam pytaniami. No bo ja lubię, wiesz, ja lubię wiedzieć. No jak ja posłuchaj, bo to polega na tym... Nie można 100 osób pytać o to samo, ale wiesz, nie jest ich szkoda. Nie, bo ja zbieram wiedzę właśnie, bo ja zbieram wiedzę. Ale ty tej wiedzy nie używasz. No to tak byś wziął 100 różnych encyklopedii ze 100 różnych wydawnictw i kurwa wszędzie sprawdzał je. Ja na co dzień nie spotykam na ulicy na przykład kulturysty czy fajtera, no to ja go spotykam raz na jakiś czas, więc chcę zdobyć od niego wiedzę, więc chwilę mi się schodzi, bo muszę przygotować pytania i go zamęczyć tymi pytaniami, no. Ale te pytania są te same. Nieprawda. Prawda. No bo jak, ale posłuchaj, bo jak masz pewno info z wielu źródeł, bo jedno, dwa źródła mogą być, wiesz, nie do końca. Ale już 40 źródeł wodę czerpał. Ale jak 100 osób zamęczę, nie, na przykład, no to i 100 osób mi powie to samo, ja to no to wtedy... Porównać. Dokładnie. Ja to się cieszę, że ty ale znasz... Ja to się wam powiem. 100 osób zamęczył do września, mamy wrzesień, dalej są męczeni. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Polska scena kulturystyczna, strongman jest zagrożona, proszę pana. Jeżeli ktoś ma jakieś osiągnięcia w sportach siłowych, sylwetkowych, fajterskich, unikamy Dominika. Teraz mówię do Felka z Google Boxa. Felek, pamiętasz, czekałeś września? Teraz czekamy chyba stycznia. Ale o co chodzi? No, ale o co chodzi? 6 kilo zrzuciłem, to ile mam zrzucić? 60 kilo? Ale nie mówię o pytania. We wrześniu już miałeś być na scenie. A na scenie nie, no bo jeszcze powiem szczerze. Dzisiaj był pod sceną. Już tak. Powiem szczerze. Tak, już jest coraz bliżej. Powiem szczerze. Nie wiem, czy będę jadł testosteron po prostu, bo nie wiem, czy się zdecyduję. No na razie nie jem i... Warto byłoby się kogoś dopytać, moim zdaniem. No, zapytaj może kogo. Zapytaj kogoś, czy działa. Może się wrócę i pójdę zapytam kogoś. Dobra, misiaczki, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że ja wam życzę zawsze dobrze, zresztą cała Strong ekipa życzy wam dobrze, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, nie mieli zmartwień. I szczypiorek masz między zębami. I szczypiorek mam między zębami. No. Na razie. Słuchajcie. Ja na koniec... Ale ja to coś mam. Czy ja się mogę wypowiedzieć? Słuchajcie, czy macie stówę, czy nie macie stówy, możecie zawsze oglądać nasz kanał. Tak i powiem wam szczerze, pozdrawiam was wszystkich, wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, żebyście żyli sobie luźno, lajtowo, żebyście nie chorowali. Dużo szczęścia każdemu z was. Mówiłem to ja, Kevin Levron. Dziękuję. Pamiętajcie, że nie trzeba mieć jednak stówy w kieszeni, zostawiamy subskrypcję na kanale. Łapkę w górę i co? No tak. Na razie. Na razie. Kluski na gazie.